Siema, siema, Ancej. Nie wzięłam okularów. O, ty się zawsze wtrynisz. Lecimy odebrać samochód z wypożyczalni i śmigamy dzisiaj zwiedzać wyspę. Także dzisiaj dzień pełen wrażeń będzie. No, to mamy furkę już z wypożyczalni i będziemy spadać na tripa po wyspie. To dostaliśmy Ibizę. Na Ibizie nie jesteśmy co prawda, ale zawsze jest fura i można nią śmigać. Ya se entiende mucho más. Usted ha dicho que empieza a regular. Esta parte buena es positiva. De centros de arte y de turismo. Znajdujemy się teraz w parku kaktusowym, najsłynniejszym parku na Lanzarote. Tutaj mamy pnącza najstarszego w prehistorii kaktusa. Jak możemy zobaczyć, jest on już zaniedbany, ale to ze starości. Mamy tutaj również wypustki. Potrzebuje fryzjera. Zrobimy mu irokeza. Na kaktusie. Ja jestem kaktus. No dawaj, no to kaktusy już mamy ogarnięte i lecimy teraz dalej. Powiedziałbym więcej z historii życia kaktusów, ale niestety Kajtek powiedział, że nie ma na to czasu. Nie, basta, lecimy dalej. Proś! Dawaj! Proś! Pizda, wróć i skok! A teraz jesteśmy przy basenie, w którym jedynie król Hiszpanii może się kąpać. Ale ja dostałam dziś pozwolenie, z tym, że nie wzięłam bikini. Jasne. Kiedy czemu mi nie mówisz, że na przykład mi tu wystaje metka? Bo ona jest nieschowana. No, teraz lepiej jest. Dobra, tam już idzie grupa, my jesteśmy ostatni jak zawsze. I będziemy ich gonić. Zda ma klaustrofobię. Klaustrofobię się boję. A będziemy chodzić w tunelach. Uwaga na głowę. I na stopy. Antylopy. Formando el techo del globo volcánico. Eso permite que en el... ¡Dos orcovas!
teraz specjalnie zrobiliśmy przerwę, żeby pochodzić sobie po afrykańskim piasku, który tu przylatuje na wyspę. Ponad chmurami. I możemy się nim chwilę nacieszyć. Może wskoczymy do wody, zobaczymy. No, więc patrzcie to! Uhuhu. Raj na ziemi, nikogo tu nie ma! Jak pięknie! Kostka, idź! Wybieramy tą drogę na wprost, jest ładnie. Szybkie, ekspresowe zwiedzanie Degizy ze względu na to, że jesteśmy mega głodni i wszystko jest pozamykane i w sklepach nic nie ma do jedzenia, więc szukamy restauracji i lecimy dalej, jak nic nie znajdziemy, to będziemy głodni. Kto jest głodny? Ja, tylko bym chciała jeszcze ten film. Właśnie przyjechaliśmy na miejscówkę surferów. Tu kampery stoją i samochody, a tu chłopaki cisną na falach przy zachodzie słońca, więc jest przepięknie. A teraz nie zrobię zdjęcia. Dobra.